Punkt, wieczorna rozmowa Telewizji Republika. Katarzyna Głyska, witam Państwa bardzo serdecznie, a Państwa i moimi gośćmi są profesorowie, eksperci do spraw bezpieczeństwa. Witam bardzo serdecznie pana profesora Przemysława Żurawskiego-Welgrajewskiego. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór Państwu. Jest z nami również pan profesor Piotr Grochmalski. Witam bardzo serdecznie, również dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór Państwu. Mamy informację, że Rosja podjęła kroki w kierunku wojny na liście między innymi Kijów. To takie najkrótsze streszczenie komunikatu, który pan sekretarz Blinken przedstawił dzisiaj na Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Proszę powiedzieć, zwracam się najpierw do pana profesora Piotra Grochmalskiego. Panie profesorze, jak odczytywać ten komunikat? Bo w gruncie rzeczy my od co najmniej 2 czy 3 tygodni rozmawiamy o tym, że Rosja szykuje się do wojny. Już nie hipotetycznie, ale mówimy o konkretnych faktach. Również mówimy o tym, że na liście celów Federacji Rosyjskiej jest Kijów. Czy w takim razie to są tylko powtórzenia tego, o czym Amerykanie mówią, to są nie tylko Amerykanie, bardzo głośno od wielu dni, czy też rzeczywiście ta sytuacja, ja użyję takiego słowa kolokwialnego, dojrzewa do jakiegoś rozstrzygnięcia? To jest analiza bieżącej sytuacji. A więc aktualnych informacji napływających o ruchach wojsk, przemieszczeniach. Formacje rosyjskie są dyslokowane już w bezpośredniej odległości granic, na przykład na poligonie czy w obozie Waliuki, 5 km od granicy ukraińskiej na Białorusi. To jest skala jakby zbliżenia formacji do tego obszaru potencjalnego ataku. Jeśli analizujemy cały zestaw napływających informacji, to widzimy, że także zaplecze, wszystkie elementy wsparcia są przesuwane w pobliże granicy, a więc już są formowane odpowiednie związki taktyczne do wykonania określonych działań. One już się pojawiły w formie z góry zadaniowanej do określonych działań. Mamy także dyslokacje w obszarze białoruskim, na przykład wojsk z wyposażeniem pontonowym. Głośna jest historia zbudowania, między innymi właśnie przeprawy pontonowej bardzo bliskiej odległości w linii prostej od Kijowa. Ale w tych planach, jeśli analizujemy bieżące zmiany, jakie wynikają z układu sił i z przemieszczeń, a taka mapa jest aktualizowana i jest wiele bardzo dobrych opracowań, które wskazują, jakie działania są podejmowane. Także wiele informacji napływa od zwykłych obywateli, którzy dostarczają informacje związane z dostrzeżeniem przemieszczeń, na przykład wojsk zaplecza, cystern wojskowych. To wszystko pokazuje, że przemieszczenia następują już na linię wyjścia. Jeśli analizować sytuację, to od momentu ewentualnego rozpoczęcia czy decyzji do agresji będziemy mieli kłopot. I o to dopytam, bo chciałam zapytać o to właśnie, bo sekretarz generalny NATO powiedział, że powiadomił, tak naprawdę to można powiedzieć, że powtórzył tę informację sprzed kilku dni, że zdaniem Paktu Północnoatlantyckiego wojska rosyjskie, rozumiem, wspomagane przez oddziały białoruskie, bo to najprawdopodobniej tak by wyglądało, gotowość już osiągnęły i w każdej chwili bez jakiegoś powiadomienia, bez żadnych dodatkowych już działań mogą rozpocząć agresję. I teraz pytanie, ile takie oddziały, jak długo czasu mogą trwać w takim przygotowaniu już wyjściowym, tak jak to pan profesor powiedział? Znaczy, jedna informacja to jest taka, którą wywiad amerykański przekaże z wyprzedzeniem około pół doby, jeśli operacja się rozpocznie. A więc Ukraina będzie uprzedzona w granicach kilkunastu godzin, no mniej więcej 10 godzin. O tym, że operacja została rozpoczęta. No, w którym momencie dojdzie ta informacja do obiegu publicznego? To jest druga kwestia. Natomiast jak długo?
W pewnym stopniu jest to uzależnione na przykład poborem do wojska, który ma formalnie następuje na wiosnę i na jesień, kwietniowy pobór, który uzupełnia skład w granicach 240 tysięcy wojsk, z tego 200 to są żołnierze formacji liniowych, a 40 tysięcy, 45 to są żołnierze, którzy służą w rozgwardii, różnego rodzaju innych formacjach. Natomiast te wszystkie formacje, które są skierowane w obszar graniczny, to są wojska kontraktowe, około 500 000 wojsk kontraktowych Federacja Rosyjska posiada. Więc ta kwestia poboru nie będzie bezpośrednio wpływała na tego typu decyzje. Wiadomo, że z analiz między innymi Ośrodka Studiów Wschodnich wynika, że Federacja Rosyjska przeprowadziła mobilizację we wschodnim okręgu wojskowym, ale bardzo ciekawą formułę przyjęła, dlatego że sięgnęła po starsze, bardziej doświadczone roczniki. W ten sposób uzupełniła ów przerzut ze wschodniego okręgu wojskowego, właśnie te 30 tysięcy kontyngentu, łącznie z białoruskim, to jest 60-65 tysięcy wojska, które jest właśnie wzdłuż granicy białorusko-ukraińskiej i przygotowane do ataku. Ale równocześnie flota rozpoczęła manewry, które mają zablokować w zasadzie Odessę i odciąć Ukrainę od morza. Także blokuje Morze Azowskie. I w tym samym czasie widać aktywność w Naddniestrzu, a także duże dyslokacje wzdłuż granicy bardzo długiej, bo granica rosyjsko-ukraińska to jest ponad 1200 kilometrów. Ja w tej chwili zwrócę się do pana profesora Przemysława Żurawskiego-Welgrajewskiego. Panie profesorze, pojawiły się w przestrzeni publicznej takie informacje, że Ukraina jest dziwnie spokojna, że nawet Amerykanie mają się dziwić działaniom Ukrainy, że wojsko Ukrainy nie jest jeszcze w tym najwyższym stopniu mobilizacji, tak jakby Ukraina uznawała, że no do tego najgorszego scenariusza, najczarniejszego nie dojdzie. Proszę powiedzieć, czy tak rzeczywiście jest? Znaczy wiemy, znamy wypowiedzi szefa ukraińskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, który rzeczywiście mówi o tym, że jego zdaniem ten scenariusz takiego frontalnego ataku Federacji Rosyjskiej, wojny po prostu, jest mało prawdopodobny albo wręcz go wyklucza. Ale czy rzeczywiście tak jest, że strona ukraińska no, nie przygotowuje się do wojny? Chciałabym, żeby pan się wypowiedział na ten temat, bo informacje już się takie pojawiły. No myślę, że urzędowy optymizm, którego celem jest zapobieganie wybuchowi paniki, jest reakcją naturalną rządu. Rząd kraju, który jest pod bezpośrednią presją, proszę dostrzec, że komentatorzy we wszystkich innych państwach mają pewien luksus psychologiczny, gdyż nie przemawiają do współobywateli zagrożonych bezpośrednio wojną. Natomiast Ukraińcy muszą dbać o to, aby zachować spokój społeczny, stąd też te uspokajające deklaracje publiczne, co nie przekłada się na stan gotowości wojska. To musi traktować bieżącą sytuację jak najpoważniej, inaczej zapłaci za to prewią. To przecież są wszystko dorośli ludzie doskonale i znający Rosję, tak? Kogo jak kogo, ale Ukraińców trudno podejrzewać o naiwność w stosunku do Rosji. W związku z czym niewątpliwie gotowość jest taka, jaka wynika z sytuacji. A publiczne deklaracje skierowane do współobywateli, do opinii publicznej, do ludności cywilnej na tym etapie jest naturalne, że muszą brzmieć uspokajająco, pokazując powagę państwa, brak histerii urządzących, wzbudzać zaufanie do tego, że przywódcy czuwają i trzymają rękę na pulsie. Tak by się zachowywał każdy racjonalny rząd w tej sytuacji. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Panie profesorze, jeszcze dopytam. Zwracam się oczywiście do pana profesora Przemysława Żurawskiego-Welgrajewskiego. Proszę powiedzieć, jak pan odczytuje te informacje, którymi epatują media tak zwanych separatystów, czyli tych
działających na rzecz Federacji Rosyjskiej. Nawet trudno powiedzieć, nie wiadomo w gruncie rzeczy, kto to jest, najemników, może to jest najbardziej adekwatne słowo, ale również media rosyjskie. Sam Władimir Putin, można powiedzieć, wzmocnił tę akcję, mówiąc o ludobójstwie, którego Ukraińcy mieliby się dopuszczać. Tam w tej chwili eskalowany jest temat jakiegoś masowego grobu, który został odkryty i to tam trwają jakieś prace ekshumacyjne. Czy to jest właśnie pana zdaniem ten tworzenie tej historii, legendy, która ma usprawiedliwić wkroczenie wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, być może na początku na terytorium okupowanym już de facto przez Rosję, tylko w postaci jakichś najemników. Czy to właśnie z tym w tej chwili mamy do czynienia? Myślę, że tak, Rosja w tej chwili będzie produkowała jakiś pretekst, choćby na użytek własnej opinii publicznej. Nie sądzę, żeby ktokolwiek na świecie w to uwierzył. Przynajmniej w pierwszych kilkudziesięciu godzinach czy kilku dniach operacji takie informacje fałszywe będą w oczach większości Rosjan izolowanych, przecież żyjących w pewnej bańce informacyjnej, nosić znamiona prawdopodobieństwa. Pamiętamy wszyscy, jak to ponoć 5 tysięcy Osetyjczyków zginęło od ostrzału gruzińskiego w Cichinwali i Rosja musiała bronić zagrożonej ludności cywilnej. Podobnie Krym został opanowany pod hasłem groźby ludobójstwa ze strony nacjonalistów, banderowców ukraińskich, którzy właśnie przejęli władzę w Kijowie i są faszystami z lat 40. i 30. i zaraz się to wszystko zacznie od początku. Takie legendy będą przez Rosję tworzone. To jest stara metoda rozpoczynania wojen. Tak zrobiła Rosja, Związek Sowiecki, atakując Finlandię w 1939 roku. Sprowokował incydent pod Mainilią. Teraz będzie zapewne jakiś tego typu incydent tworzony. Nikogo to pewnie nie zaskoczy. Dla opinii publicznej światowej będzie raczej dowodem rosyjskiej hipokryzji i w pewnej mierze prymitywizmu tej propagandy, ale na użytek wewnętrzny sądzę, że się przyda i Rosjanie to zrobią. Zwracam się teraz do pana profesora Piotra Grochmalskiego. Panie profesorze, 170 tysięcy to jest chyba ta liczba w tej chwili, o której się mówi najczęściej. Pan prezydent Joe Biden wskazał ostatnio w swoim wystąpieniu, powiedział ponad 150 tysięcy. Wywiad estoński chociażby dołożył, można powiedzieć, do tej liczby jakieś nowe oddziały, które mają łącznie dawać dodatkowe 7 tysięcy żołnierzy, czyli możemy liczyć, że to jest około 170 tysięcy żołnierzy Federacji Rosyjskiej. Ja czytałam kilka dni temu taką analizę w mediach izraelskich, bez wątpienia pisaną na podstawie też rozmów z tamtejszymi wojskowymi. Oni twierdzili tam w tej analizie, że ta liczba żołnierzy to nie jest liczba, która wystarczyłaby na zajęcie terytorium Ukrainy i również utrzymanie i kontrolowanie tego terytorium. W takim razie jaki scenariusz wydaje się panu profesorowi najbardziej w tej chwili prawdopodobny? Dzisiaj też Brytyjczycy opublikowali mapę takich ewentualnych ataków Federacji Rosyjskiej. No, one rzeczywiście zakładają opanowanie w większości państwa ukraińskiego. Niemal już włącznie z częścią zachodniej Ukrainy, czyli już bardzo blisko nas. Ocenia się, że nawet siły sięgają 200 tysięcy, jeśli uzupełnimy chociażby o siły marynarki wojennej. No ale z pewnością są to z punktu widzenia Federacji Rosyjskiej maksymalne siły, które Federacja Rosyjska jest w stanie zgromadzić do tego typu operacji. Jest to ogromna potęga. Jeśli analizować linie graniczne, bardzo rozciągnięte, i dyslokację obecną wojsk, to wyraźnie widać, że będzie kilka jednoczesnych operacji, zarówno z obszaru Białorusi, jak i z Krymu, uderzenie. To z obszaru Białorusi prawdopodobnie będzie szło na Kijów, ale także odetnie, czy ma odciąć zachodnią Białoruś i uniemożliwić dostarczanie broni
organizacją czy też ugrupowaniem partyzanckim, jeśli zostaną główne siły okrążone i rozbite, bo różnego rodzaju kanały dostarczania tego typu broni są z pewnością tworzone. Tak wynika z całej logiki prawdopodobnego rozwoju takiego pełnego konfliktu. Wydaje się, że jeśli Putin zdecyduje się na atak, to będzie to operacja pełna, a więc uderzenia wykorzystujące rozciągłość linii granicznych, uderzenia z trzech kierunków, mające przeciąć w dwóch miejscach Ukrainę, doprowadzić do rozbicia zasadniczych ugrupowań, szczególnie w tej wschodniej Ukrainie, a w pierwszym etapie oczywiście połączyć Krym z taką linią, z Rostowem nad Donem, z obszarem Federacji Rosyjskiej. Więc należy się spodziewać, że będą to operacje poprzedzone cyberatakiem, uderzeniem grup terrorystycznych, dywersyjnych, równocześnie przykryte uderzeniami lotnictwa, szczególnie z obszaru Białorusi, które mają wyeliminować ukraińskie punkty dowodzenia i zgrupowania broni pancernej. Następnie uderzenie pancerne z kierunku białoruskiego i oczywiście tutaj z kierunku północno-wschodniego rosyjskiego. Od południowego wschodu właśnie z kierunku Rostowa nad Donem ma też pójść właśnie uderzenie na kierunek Mariupol i dalej do Krymu. No i blokada Odessy, a więc odcięcie od możliwości dostaw i komunikacji drogą morską, cięcie portów ukraińskich. Jakieś drobne uderzenie z Naddniestrza. Natomiast bardzo istotne będą uderzenia grup dywersyjnych, które mają wprowadzić chaos i jakby utrudnić funkcjonowanie związków taktycznych ukraińskiej armii. Ten zarys jest powtarzany. Wiele elementów tej operacji. Panie profesorze, ja dopytam, czy pana zdaniem właśnie taki scenariusz jest na dziś najbardziej prawdopodobny? Nie scenariusz zajęcia Donbasu, Ługańska, ale powiedzmy powiększonych do pełnego terytorium tych obwodów, tylko właśnie taki pełnoskalowy atak? Wszystkie warianty są przygotowane, ale patrząc na przygotowane siły, wydaje się najbardziej prawdopodobny pełny atak. Pan profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, panie profesorze, jeżeli patrzymy, oczywiście też poproszę pana profesora o ocenę, jakby w tej chwili, który zdaniem pana profesora wariant, który scenariusz wydaje się najbardziej prawdopodobny, ale jeżeli byłby to ten najczarniejszy scenariusz zakładający pełnoskalową inwazję, atak, wojnę na Ukrainę. Proszę powiedzieć, co to będzie oznaczało dla Polski. I nie pytam w tym momencie już o uchodźców, osoby ranne, które znajdą się na granicy Rzeczpospolitej Polskiej, bo to jest jakby zupełnie oczywiste. Już tutaj chyba nie ma żadnych wątpliwości, ale pytam się, czy możemy się spodziewać prowokacji przygranicznych ze strony, nie wiem, czy to żołnierzy białoruskich, czy też żołnierzy rosyjskich, których celem byłoby testowanie reakcji państw NATO, Polski, ale nie tylko Polski, na tego typu starcia. Jak pan profesor na to patrzy? Pan profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski. Myślę, że tak, ale nie to byłoby najgroźniejsze. Najgroźniejsze byłoby to, że Rosja wyszłaby szerokim frontem na całą wschodnią granicę Polski. A pamiętajmy o kontekście żądań politycznych. Rosja żąda nie tylko od Zachodu gwarancji, że nie przyjmie Ukrainy do NATO, ale także wycofania wojsk ze wschodniej flanki NATO, czyli z Polski. Faktycznie uczynienia Polski bezbronną z punktu widzenia osłony, jaką daje Sojusz Północnoatlantycki. Przecież nie dlatego, że ktoś wierzy w Rosji, że NATO na nią uderzy, tylko dlatego, żeby Rosja miała sama wolne pole do dalszego uderzenia. Zawsze opanowanie Ukrainy i Białorusi było wstępem do panowania nad Polską. To jest zatem bezpośrednie zagrożenie i presja ta, ponieważ po ataku, i tu się zgadzam, że raczej pełnoskalowym niż ograniczonym, dlatego że cena polityczna tak czy inaczej będzie zapłacona, więc Putin będzie starał się zgarnąć jak najwięcej za tę cenę.
po przeprowadzeniu takiego ataku następna w kolejce będzie oczywiście Polska i państwa bałtyckie. I te żądanie, żeby się NATO stąd wycofało, wciąż leży na stole. W związku z tym sytuacja, w której Polska byłaby ukazana jako państwo niedemokratyczne, rządzone przez jakiś reżim, łamiące wszelkie europejskie standardy, a wszyscy wiemy, że są siły, które pomogą w Europie w tworzeniu takiego obrazu Polski, której nie warto, której wręcz nieetycznie byłoby pomagać i która powinna być w związku z tym jakoś zdyscyplinowana, to będzie etap następny, a zatem na Ukrainie rozstrzyga się zatrzymanie albo otwarcie drogi do dalszego marszu Imperium Rosyjskiego. Ono się zatrzyma tam, gdzie zostanie zatrzymane, a nie tam, gdzie samo powie, że już więcej nie chce, bo takiego punktu nie ma. To Polacy wiedzą od XIX wieku, że granicą zaborczości rosyjskiej jest ta linia, którą wyznaczy jej zbrojny opór narodów nią zagrożonych. Innej linii granicznej nie ma. No właśnie, pan profesor wspomniał o tym, że na pewno znajdą się tacy, którzy będą starali się Polskę pokazać w jak najczarniejszym świetle. Mam wrażenie, że już są chętni i to bardzo aktywni, bo przecież Parlament Europejski właśnie w tych dniach debatuje nad praworządnością Polski, a jeżeli ten scenariusz rzeczywiście będzie ewoluował w kierunku tego najczarniejszego scenariusza, to wtedy, kiedy wojska rosyjskie zbliżą się do polskiej granicy, to w Polsce będzie również misja Parlamentu Europejskiego, która będzie się spotykać między innymi z tymi aktywistami, tak zwanymi aktywistami atakującymi polskie wojsko czy Straż Graniczną chroniącą granicy z Białorusią. Więc do takiego kuriozalnego, ale niezwykle tragicznego i niebezpiecznego zdarzenia może dojść. To jeszcze jesteśmy po czasie, ale jeszcze jedno krótkie pytanie do pana profesora Przemysława Żurawskiego-Welgrajewskiego. Jeżeli tak by się rzeczywiście wydarzyło, że ten czarny scenariusz stałby się faktem i wojska rosyjskie być może razem z wojskami białoruskimi znalazłyby się przy granicy z Polską, to przecież tuż obok tej granicy, bo w okolicach Rzeszowa to jest naprawdę bardzo, bardzo bliski dystans, są już w tej chwili żołnierze Armii Stanów Zjednoczonych. To no, w Europie od wielu, wielu lat bezprecedensowa sytuacja, ale też sytuacja zupełnie tak naprawdę w ogóle bezprecedensowa, bo przecież po drugiej stronie toczyłaby się regularna wojna. Pan profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski jak na to patrzy? Dosłownie trzema zdaniami. Wojska rosyjskie i białoruskie już się znajdują 100-kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy, zgrupowane pod Brześciem. Jest kwestią rozkazu, w którym kierunku uderzą. Oczywiście na razie nie oczekujemy, żeby uderzyły na Warszawę, ale w sensie fizycznym jest to możliwe. Wzmocnienie przez siły amerykańskie, brytyjskie, także przypomnę rumuńskie i chorwackie, trzeba pamiętać o wszystkich naszych sojusznikach, pokazuje Rosji, że NATO jest zjednoczone i że wojna z którymkolwiek państwem, o czym wczoraj mówił prezydent Biden, atak na terytorium NATO, na każdy cal terytorium NATO będzie wojną z całym NATO. Taką wojnę Rosja z pewnością przegra. Pan prezydent Biden mówił o tym, że to zobowiązanie jest dla Stanów Zjednoczonych zobowiązaniem świętym i miejmy nadzieję, że właśnie w ten sposób będzie NATO działać i że ta jedność Zachodu zostanie no, trwała również wobec tego, z czym będziemy mieli do czynienia na Ukrainie. Bardzo dziękuję panom profesorom, pan profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, pan profesor Piotr Grochmalski, byli gośćmi Telewizji Republika. Raz jeszcze serdecznie dziękuję. Gorąco państwa zachęcam, proszę z nami pozostać i do zobaczenia.